Kościół z bliska. Codzienny serwis z życia diecezji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak zwykle o tej porze siostra Serafia Sercanka. Witam wszystkich słuchaczy i zapraszam do wysłuchania serwisu z życia diecezji. A dziś na początek przypomnę o dziękczynnej modlitwie za Benedykta XVI. Następnie zaproszę na spotkanie kobiet katolickich do rzeszowskiej parafii Świętej Rodziny, a także na dwie patriotyczno-religijne uroczystości dla uczczenia żołnierzy wyklętych oraz z okazji 94. rocznicy śmierci pułkownika Leopolda Lisa-Kuli. Wspomnę także o sobotnim czuwaniu obrońców życia oraz spotkaniu w jaśle z ojcem Ksawerym Knocem. Zakończę serwis relacją z rekolekcji szkolnych w Sokołowie Małopolskim. Zachęcam więc do pozostania z nami. Kościół z bliska. Codzienny serwis z życia diecezji. W Sokołowie Małopolskim w środę 27 lutego zakończyły się trzydniowe rekolekcje wielkopostne dla młodzieży miejscowego zespołu szkół. Nauki rekolekcyjne głosił ksiądz Grzegorz Bochnia, a konferencjom i modlitwie towarzyszyły spotkania odbywające się w Domu Kultury. Ksiądz Paweł Ciba, wikariusz w Sokołowie, katecheta zespołu szkół w Sokołowie Małopolskim. Każde rekolekcje mają swoją specyfikę. Szczególnym ich celem jest wskazanie człowiekowi drogi do Pana Boga, do drugiego człowieka, do siebie samego, ale w tym roku tak w zespole katechetycznym, parafialnym i szkolnym troszkęśmy postanowili, żeby rozszerzyć tę perspektywę czasu, w którym człowiek może zatrzymać się nad sobą, nad relacją z drugim człowiekiem i zróżnicować metody przekazu skierowane do tego młodego człowieka. No zwykle zatrzymywaliśmy się na rekolekcjach prowadzonych przez rekolekcjonistę na płaszczyźnie kościoła. W tym roku postanowiliśmy troszeczkę głębiej popatrzeć na te rekolekcje i troszkę przenieść na inne płaszczyzny, a mianowicie w jednym dniu zaprosiliśmy uczennicę na pokaz filmu October Baby i krótkie słowo skierowane odnośnie tego filmu. W drugim dniu chłopców, mężczyzn naszych szkół pod przewodnictwem panów profesorów na film Odważni, który w szczególny sposób podejmuje tematykę ojcostwa, odwagi w życiu rodzinnym, męskim. I w trzecim dniu pozwoliliśmy sobie zaprosić dyrektorów Katolickiego Radia Via w Rzeszowie z prezentacją dotyczącą naszej diecezjalnej rozgłośni, środków masowego przekazu. Beata, trzecia technikum. Katarzyna, druga liceum. Katarzyna, klasa trzecia, liceum, klasa maturalna. Rekolekcje mają inny charakter niż zwykle, dlatego że pierwszego dnia była tylko liturgia słowa, a drugiego dnia droga krzyżowa. Dopiero dzisiaj była Eucharystia. Ksiądz mówi własnym językiem, tak zrozumiale, otwarcie. No i to jest pozytywne, mówi wprost. I fajnie by się słuchało. Ksiądz mówi też o swoich problemach, jakie dotykają także innych ludzi. Mówi o doświadczeniach, jakie przeżył w życiu. To jest też dla nas potrzebne, bo to też nas zmienia w środku. Ludzie też nie spotykają się na co dzień z takimi rzeczami i po prostu to nas zmienia. Możemy się także przygotować do przeżywania tych świąt wielkanocnych. No, umacnia nas to wierze, kto zbłądził, to też się nawróci. Może nie od razu, ale na pewno coś to daje. Dorota Ślusarczyk, nauczyciel wychowania fizycznego. Katarzyna Harewicz, język niemiecki. No, bardziej dla uczniów, aczkolwiek profesorowie też uczestniczą. Idą z młodzieżą do kościoła, później dbają o bezpieczeństwo w trakcie trasy z kościoła do Domu Kultury. W ten sposób. To wszystko zależy od księdza, który prowadzi te rekolekcje. W tym roku był ksiądz Grzegorz Bochnia, którego ja znam ze względu na to, że pochodzimy z tej samej miejscowości. I na przykład sposób, w jaki on głosił te rekolekcje, mi odpowiadał. I wydaje mi się, że dzieciakom też, ze względu na to, że to jest troszeczkę inny sposób podejścia. W pierwszym dniu dla dziewcząt film pod tytułem October Baby. Osobiście oglądałam ten film już wcześniej i naprawdę bardzo polecam. Jest to niezwykły film, naprawdę daje takiego kopa jakby. Ja osobiście płakałam bardzo. I myślę, że na pewno każdemu się spodobał. W drugim dniu było dla chłopców pod tytułem Odważni. Nie wiem, jaki to jest film, ale na pewno bardzo fajny. Film dla dziewczyn opowiadał o młodej dziewczynie, która też miała problemy, rozterki, tak jak myślę każda z nas w naszym wieku. Ale ona sobie z tym poradziła i to tak też umacnia nas. Ta dziewczyna była dzielna moim zdaniem, bo dowiedziała się, że jest adoptowana, że mama nie chciała, że miała zostać usunięta przez aborcję. I potem się okazało, że miała brata.
i szukała tą mamę, chociaż mama, że ją nie zaakceptowała, nie chciała jej nadal, to jednak wybaczyła jej to i to był bardzo wzruszający film dla mnie. Nasi uczniowie w zespole szkół w Sokołowie Małopolskim pochodzą z różnych parafii naszej okolicy i poprzez katechezę czy poprzez lekcje słyszę, że biorą czynny udział w rekolekcjach w swoich parafiach, ale ważne jest to, żeby poczuć także tę wspólnotę szkoły jako uczniów, którzy razem przychodzą na lekcje, zasiadają w ławkach, ale także razem nie wstydzą się dzielić wiarą, swoim poszukiwaniem człowieczeństwa, męskości, kobiecości. Rekolekcje szkolne są przede wszystkim dla uczniów i dla nas, skierowane są do nas, a rekolekcje w parafii są dla wszystkich i to tak bardziej ogólne. Dla młodzieży to ksiądz może bardziej otwarcie macie, bardziej młodzieżowym językiem posługiwać się i może podawać różne przykłady, które my zrozumieliśmy, a niektórzy ludzie starsi powiedzą, że to nie pasuje księdzu czy coś, więc to jest ten plus właśnie, że są osobno, ale parafialne też przydadzą dla każdego. Jak dla mnie jest to bardzo dobre, bo jednak do młodzieży trzeba jednak innym językiem trochę. Ksiądz jest bezpośredni i właśnie takim językiem się posługuje, który jednak do młodzieży trafia. Rekolekcje w Sokołowie miały też wymiar radiowy. Ksiądz Marek Chorzępa i Marta Januszewska mówili o wartościach i ich braku w mediach oraz zapoznali uczestników z działalnością katolickiego Radia Via. Relacja z Sokołowa kończy dzisiejsze wydanie serwisu Z Życia Diecezji. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydania. Szczęść Boże! Kościół z bliska. Codzienny serwis z życia diecezji.